Dzień dobry, witam Państwa. Tym razem chciałem powiedzieć o unikatowym zabytku, o tak zwanym Złotym Kodeksie Gnieźnieńskim. Czym powinniśmy się chwalić na cały świat. Jest to 11-wieczna księga liturgiczna. Nazwa pochodzi od tego, że jest ona bardzo bogato zdobiona złotem, szlachetnymi kamieniami i jest to zabytek unikatowy. Przybył do Polski prawdopodobnie u schyłku XI wieku. Być może otrzymał go król Bolesław II Śmiały z racji swojej koronacji królewskiej, lub też przywiozła go żona jego brata Władysława Hermana. Ta unikatowa księga jest przechowywana w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Jest pokazywana tylko podczas wyjątkowych okazji. Ostatnio błogosławieństwa nią udzielił Jan Paweł II, kiedy był na pielgrzymce w Polsce. I zainteresowanych odsyłam do pięknej pozycji wydanej przez wydawnictwo Arkady Złoty Kodeks Gnieźnieński. Będziecie mogli Państwo zobaczyć i podziwiać, jak niezwykłą technikę, w jakiej powstała ta wspaniała księga.